Witam Cię w kolejnym odcinku mojego wideobloga pod tytułem Mental Power. Odcinku, w którym powiemy sobie o tym, że zdecydowanie lepiej mieć duże marzenia niż marzenia małe. I nie bez powodu ten akurat odcinek i tą tematykę nagrywam dla Was specjalnie z Singapuru. Otóż marzenia duże to najlepszy pomysł i najlepsza szansa na rozwój. Trudno jest rozwijać się, kiedy marzenia i cele, które sobie wyznaczamy, są osiągalne właściwie od zaraz i są na wyciągnięcie naszej ręki, bo to nie prowadzi do naszego rozwoju. Dlatego jeśli Twoje marzenie i Twój cel nie przerażają Cię na dzień dzisiejszy i nie przerastają Cię na dzień dzisiejszy, sugeruję, żeby przeanalizować, czy to jest dobry cel i czy jest to dobre marzenie. Stawiając i realizując swoje marzenia i cele, warto pamiętać przynajmniej o 5 ważnych zasadach, ważnych z mentalnego punktu widzenia. Kwestia numer 1. Nie wyznaczaj sobie rocznie więcej niż jeden główny cel, jedno główne marzenie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy za dużo marzeń, za dużo celów, to zaczynają one w automatyczny sposób ze sobą rywalizować. Trudno jest spodziewać się, że w tym roku zostanę mistrzem w jakiejś dyscyplinie sportowej, a jednocześnie napiszę dobrą książkę, otworzę nową firmę, nabiorę masy mięśniowej czy nauczę się języka chińskiego. Jeśli tych celów jest za dużo, umysł w naturalny sposób zacznie te cele sabotować i zacznie nam podkładać pod nogi pewne kłody, pewne problemy, które spowodują, że wycofamy się z realizacji wszystkich tych celów. Okej, może nawet uda się te wszystkie cele komuś zrealizować, ale jakość życia tego człowieka w ciągu tego roku, kiedy tych celów jest tak dużo, na pewno nie będzie zadowalająca. Także pierwsza zasada, jeśli ustalasz duże cele, to skup się na tym jednym priorytetowym i dobierz sobie inne, które są znacznie mniejsze od tego najważniejszego. Druga ważna zasada mówi nam o tym, żeby ten duży cel rozłożyć sobie na raty. Jeśli on będzie za duży dla naszego umysłu w jednym kawałku, to znowu możemy dostąpić i odczuć bardziej demotywację niż motywację. Dlatego co jest istotne, żeby osiągnąć duży cel, zastanów się, czy da się go rozłożyć na 3 do 5 elementów, które będzie Ci dużo łatwiej osiągnąć w momencie, kiedy one będą sfragmentaryzowane, kiedy ten cel nie będzie taki olbrzymi i nie będzie tak przerażający dla Twojej psychiki. Więc jeśli masz duży cel, zastanów się, czy można ująć go w taki sposób, żeby 3 do 5 kroków milowych prowadziły do realizacji tego celu. I skup się po prostu na tym najbliższym kroku, co będzie mniej obciążające dla Twojej psychiki. Trzecia kwestia jest bardzo prosta. Koniecznie wyznacz sobie termin ważności i deadline do realizacji tego celu. Jeśli wyznaczymy sobie taki cel, który będzie mówił nam, że chcemy się odchudzić albo że chcemy nabrać trochę więcej masy mięśniowej i nie wyznaczymy sobie jakiegoś deadline'u, jakiegoś konkretnego miesiąca i roku, w którym chcemy, żeby ten cel był już zrealizowany, to istnieje taka pułapka i takie niebezpieczeństwo, że nasza psychika będzie prokrastynować realizację tego celu, czyli będzie w łatwy sposób odkładała ten cel na potem. Dlaczego? Dlatego, że wymaga on wysiłku, a umysł ludzki sam... Trzecia kwestia jest bardzo prosta. Koniecznie wyznacz sobie termin ważności i deadline do realizacji tego celu. Kolejny, czwarty ważny krok to zastanów się, co za to dasz. Bez względu na to, czy jesteś bardziej altruistą, czy bardziej egoistą, na pewno musisz wziąć pod uwagę to, że po realizacji swojego celu warto kogoś nagrodzić. Jeśli jesteś altruistą, zadaj sobie takie pytanie, co innego możesz dać innym ludziom, co dobrego możesz dać innym ludziom w momencie, kiedy zrealizujesz swój cel. Niech to będzie pewien warunek, który ułatwi Ci osiągnięcie motywacji i energii do realizacji tego celu. Natomiast jeśli jesteś takim pozytywnym egoistą, który chciałby nagrodzić przede wszystkim siebie za realizację tego celu, od razu z góry ustal, co sprawisz sobie, jaką dasz sobie nagrodę, albo w jaki sposób będziesz na siebie spoglądał od momentu, kiedy ten cel zostanie przez Ciebie zrealizowany. I nagródź się w bardzo wyrazisty i wyraźny sposób po realizacji tego celu, bo to pomoże Ci utrzymać motywację w trakcie drogi od dziś do realizacji tego celu. To jest czwarta, bardzo istotna sprawa. No i wreszcie piąty. Mega ważny z punktu widzenia mentalności warunek. Otóż wyznacz sobie niezależnego świadka, który będzie wspierał Cię w realizacji tego celu. Ten świadek nawet nie musi Cię wspierać świadomie, wystarczy, że on po prostu będzie i będzie zdefiniowany. Znacznie łatwiej jest odpuścić sobie dzisiaj bieganie,
kiedy na zewnątrz pada i powiedzieć sobie w głowie, a jutro pobiegam po prostu trochę więcej, dzisiaj dam sobie spokój, bo nie chcę się zmoczyć, niż odpuścić bieganie w momencie, kiedy ktoś tam na tym deszczu na nas czeka i komu obiecaliśmy, że na godzinę 12 będziemy razem z nim i będziemy biegać. Lepiej mieć świadka, lepiej mieć partnera i to jest piąty warunek do realizacji twojego wielkiego marzenia. Miej kogoś, kto będzie cię pilnował w tym, świadomie bądź też podświadomie, żeby do tego celu codziennie, a przynajmniej raz na tydzień dążyć jakimś małym albo większym krokiem. Powiedziałem na początku, nie jest to przypadek, że odcinek na temat wielkich marzeń nagrywam dla was specjalnie z Singapuru. Wyobraźcie sobie, że te obrazki, które widzicie za moimi plecami, kiedyś były po prostu zwykłą łąką albo zwykłym lasem i tutaj nic nie było. A to dopiero człowiek z wrodzoną w sobie dynamiką wyciął te lasy, zabetonował tą łąkę i stworzył takie rzeczy, na których widok aż podskakuje mi ciśnienie. Rzeczy niebywałe, niewyobrażalne, wielkie marzenia, wielkie plany, wielkie cele i sami zobaczcie, jak to zostało tutaj zrealizowane. I teraz możecie mi wierzyć lub nie, ale gdyby nie te 5 kwestii, które wymieniłem w tym odcinku, Singapur nie byłby Singapurem, Dubaj nie byłby Dubajem i tak niesamowite rzeczy nie powstałyby na świecie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ludzie, którzy tworzyli Singapur, architekci i budowniczowie, którzy tutaj pracowali bardzo ciężko od zera do stworzenia tego miasta, na pewno mieli cel, który dużo bardziej przerastał ich możliwości intelektualne, budownicze czy też ekonomiczne na dzień dzisiejszy niż jakikolwiek inny cel. Krótko mówiąc, ten cel był na dzień dzisiejszy trudny do wyobrażenia, natomiast w skali jakiegoś dłuższego czasu, w skali dłuższego wysiłku był celem, który sprawiał, że pojawiała się motywacja, bo chcieli osiągnąć coś takiego, co będzie komentowane na całym świecie. Druga sprawa, na pewno zrobili coś takiego, że wyznaczyli sobie główne priorytety w tych celach. Tych celów było bardzo dużo, bo też tych budynków i atrakcji jest tutaj po prostu setki. I teraz coś było priorytetem, na czym skupiano się najbardziej i jeden zespół, jedna drużyna z jednym menadżerem czy dyrektorem na pewno skupiała się najbardziej na jednym projekcie, nie robiła wszystkiego naraz. Kolejna sprawa, na pewno podzielili sobie realizację i budowę tego miasta na jakieś określone etapy, na jakieś takie kroki milowe, które sprawiały, że skupiali się na jednej danej czynności naraz w danym momencie, myśleli tunelowo i dopiero osiągnięcie jednego etapu uwalniało możliwość do tego, żeby realizować kolejny. Na pewno mieli świadków, bo masę ludzi patrzyło im na ręce i czekało na to, co w tym Singapurze powstanie. Na pewno mieli datę ważności, czyli deadline i na pewno mieli taki moment, w którym powiedzieli sobie, do jakiego momentu można to budować, a od którego momentu będzie to już obsuwa w czasie. I na pewno zrealizowali wszystkie 5 kwestii, które z mentalnego punktu widzenia są istotne przy realizacji i dobieraniu dużych celów. Dlatego wzoruj się na tym i zachęcam cię do tego, żebyś dzisiaj zrewidował swój cel, bądź też zrewidowała swój cel i zastanowiła się, odpowiadając sobie na pytanie, czy mój cel, moje marzenie i moja droga do tego marzenia spełnia te 5 elementów, o których był dzisiejszy odcinek. Ja na dzisiaj bardzo ci serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Jeśli podoba ci się idea tego wideobloga, subskrybuj, udostępnij na Facebooku. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam z gorącego i niesamowitego Singapuru. Do zobaczenia za tydzień. Just the way you